Hej, Szymon Kulidziska z tej strony. Jak wiecie, już po tytule, telefonik Xiaomi Mi 9. Także to jest mój nowy nabytek aktualnie. I w sumie chciałem pokazać, co się znajduje w pudełeczku i jak sam telefon wygląda. Ja już w sumie go wcześniej rozpakowałem. Sorki za brak unboxingu, ale no chciałem go jak najszybciej sobie potestować, zobaczyć, jak to jest. Także lecimy. Także tak wygląda pudełeczko. Jeszcze tak zostawię. Tak wygląda pudełeczko. Tu mamy, że to jest globalna wersja, tu z tyłu mamy jeszcze specyfikacje odnośnie samego telefonu i co ja to mogę wam powiedzieć, 48 megapikseli, kamera tylna, no ona to ma jeszcze, bo ma trzy aparaty w sumie, nie? Główny to jest 48 megapikseli, później jest 16 i 12, także całkiem nieźle, procesor Snapdragon 855, także jeden chyba z najnowszych, jak nie najnowszy. No, także jest całkiem nieźle. Przednia kamera ma 20 megapikseli, więc jest rewelacja. Selfie wychodzą całkiem nieźle, ale to do tego jeszcze wrócimy. Co znajduje się w pudełeczku? Także fajnie generalnie się otwiera też. No właśnie. Dobra. No i co tu mamy? Tu mamy od razu tak. Takie piękne ten. Tu już widzicie, jest pusto, bo mam wszystko powyjmowane, ale co tutaj się jeszcze znajduje? Tu są raczej takie instrukcje i pewnie jakaś gwarancja. Nawet do końca nie zaglądałem, także tak, tu jest karta gwarancyjna, także tu jest takie coś i tutaj jest manualik, także jakby ktoś chciał sobie to przeczytać, ja tego nawet nie czytałem, także robiłem wszystko na czuja, także tak to wygląda. No, także fajnie srebrne pudełeczko, także mi się podoba, generalnie bajer. Co w środku było? Oczywiście był telefon. Sam telefonik tak właśnie wygląda, fioletowy, nie różowy, żeby nie było. Było też takie przezroczyste etui, od razu też zostawię, więc zamontowałem, być może gdzieś tam później sobie kupię jakieś takie pancerne, żeby też się nic nie stało, no bo jednak to jest elegancki telefonik. Manocza, żeby nie było manocza, także tutaj tak wyglądają aparaty z tyłu, więc jest spoko. Prześcióweczka, bo niestety ten telefon nie ma jacka. On ma wejście tylko i wyłącznie na USB typu C, także jest taka przejściówka, bądź słuchaweczki na Bluetootha, także tak to wygląda, ale fajnie, że producent dołączył przejściówkę w razie czego, gdyby ktoś chciał jednak na jacka nie kupować. No i sama ładowareczka tak wygląda, sama ładowarka ma 2,5 ampera, także bardzo szybko się generalnie też ładuje, w pół godziny. W pół godziny jesteśmy w stanie naładować to praktycznie do setki, jeśli przykładowo mamy, nie wiem, 50%, chyba nawet 40%, chyba do 80%, więc to jest już dosyć sprawnie i szybko to ładowane. No, także tak to wygląda, ja mam akurat jeszcze na palucha na odcisk, także u mnie wygląda tak, telefonik, jeśli chodzi o pulpit, tak, wiadomo, musi być jakaś ładna waifu z Animca, tak, akurat jest Alter Saber, żeby nie było. I teraz tak, co ja wam mogę powiedzieć jeszcze o tym telefonie, to, że ma nakładkę MUI, oczywiście tą najnowszą dziesiątkę. I teraz tak, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju ikonki, nie da się ich w sumie generalnie usunąć z pulpitu, bo to akurat jest coś tam chyba, że rysowane jest po prostu na tym pulpicie. I generalnie tak, ikonki działają jak normalna aplikacja, czyli jak się przeciągnie gdzieś tam, to ona od razu zostaje odinstalowana, czyli totalnie wylatuje z naszego telefonu, to nie jest, że usuwamy skrót. Także wszelkiego rodzaju skróty typu do ustawień i tak dalej, wszystko mamy na pulpicie, we folderach. Zobaczcie, ja mam tutaj pełno ikonek, tu mam jeszcze taki folder tutaj, gdzie mam swoje takie jakieś bardziej przydatne jeszcze rzeczy. Natomiast na drugim ekranie tu mam mnóstwo innych ikonek w folderach, których no nie jestem w stanie usunąć ich, no bo one są aplikacjami, jak nie patrzeć, no i nie da się ich tak dosłownie usunąć. No, aktualizacje wychodzą dosyć często, nawet bym powiedział. Ostatnio chyba były ze 2 albo 3 aktualizacje, więc jest spoko. No, jeśli chodzi o baterię, bateria jest dosyć strasznie drainowana. Przynajmniej jak ja słucham muzyki w porównaniu do mojego poprzedniego telefonu, to aż tak mocno nie drainowało. Natomiast no, to tutaj drainuje dosyć mocno baterię i to nie tylko przez Bluetootha, który naprawdę dosyć mocno to drainuje, ale także przez tą przejścióweczkę na jacku, jak jesteśmy podłączeni, to też dosyć mocno bateryjka schodzi, ale to nie jest jakiś tam większy problem. Jestem przyzwyczajony do ładowania praktycznie codziennie albo co drugi dzień telefonu, więc to nie powinno tutaj w większości z nas robić różnicy, bo i tak jesteśmy przyzwyczajeni do tak częstego ładowania tego telefonu.
Zdjęcia wychodzą naprawdę ładne, filmiki, no, zapewne niedługo zobaczycie jakiś materiał, który nagrywałem tym telefonem, więc będziecie mieli tutaj odzwierciedlenie, jak to wygląda. Tak, ten mikrofon też działa, zobaczę jeszcze, bo jeszcze w sumie nie do końca sprawdziłem, jak to faktycznie to audio wygląda przez ten mikrofon na tym telefonie, więc zweryfikuję. I co tu jeszcze mogę powiedzieć? Dotyk jest bardzo, bardzo czuły, jest spoko, elegancko, jeśli chodzi o nagrywanie i same zdjęcia. A czy nagrywanie to 4K, bodajże chyba w 60 klatkach też jestem w stanie to uzyskać. Nawet teraz do końca nie pamiętam, bo to jest mnóstwo. Generalnie link do wszystkich parametrów telefonu zostaje Wam w opisie filmiku, żebyście mogli sobie to do końca sprawdzić. No mnie generalnie na chwilę obecną interesuje tylko w Full HD 30-60 klatek, więc tam w zależności od moich potrzeb, jakie będę chciał. Może gdzieś tam jakiś materiał 4K się pojawi, ale to jeszcze pewnie gdzieś tam w niedługim czasie. Jak będzie coś grubszego, zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. Może już w niedługim czasie, zobaczymy jeszcze. No, także generalnie telefonik się sprawuje. Tutaj jest generalnie też dosyć mocno nastawione, jeśli chodzi o czyszczenie telefonu. Generalnie tu jest taka fajna wbudowana opcja, jak panel sterowania i czyszczenie niezbędnych plików, które co jakiś czas też mówi, że o, masz tam, nie wiem, ileś tam giga, mega do wyczyszczenia, więc to też spokój pokazuje się, co, jak i ile to zajmuje i czy chcemy to w ogóle wyczyścić, więc jest elegancko. Skaner kodów QR też jest, więc to jest plus. Nie trzeba dodatkowej aplikacji instalować. Jak dla mnie rewelacyjny telefonik, tani przede wszystkim w porównaniu do topowych flagowców, przy porównaniu na przykład do OnePlus 7 w wersji zwykłej i Pro, no to jest tam różnica. Ten telefon chyba teraz mniej więcej kosztuje na rynku polskim 1800-1900, w zależności od wersji pojemności. Ja mam teraz 128-gigową, więc to jest ten full. Ma 6 giga RAM przede wszystkim, bo o tym zapomniałem też. No niestety na polski rynek nie weszły modele z 8 giga RAM, niestety, więc nie wiem czemu to akurat tak. Może stwierdzili jednak, że 8 giga jednak Polacy nie wykorzystują i jednak nie damy im 8 giga, tylko damy 6 giga, także no ciężko mi tutaj powiedzieć, dlaczego tak, a nie inaczej. Ale tak śmiga elegancko, więc co tutaj dużo mówić. No, także tu wszystko jest jak trzeba. Śmiga, tak jak mówiłem wcześniej. Będę jeszcze go testował na pewno bardziej. Czy tu można kartę SIM włożyć? Nawet nie pamiętam. Chyba jest taka możliwość, chyba też można ułożyć w razie czego. Generalnie on ma dual SIM-a, ten telefon też, więc można dwie karty włożyć. Myślę, że jest spoko. No, także jeśli podobał Wam się materiał, zostawcie tą łapkę w górę, zasubskrybujcie, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście i pamiętajcie o tym dzwoneczku. Dzięki jeszcze raz wielkie i widzimy się już niedługo w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Hej, hej.